Stadion Śląski w Chorzowie już w przyszłym roku zamieni się w prawdziwą arenę Husarii. Z początkiem września rozpocznie się tam trzydniowy turniej gamingowy Husar Cup 2023, a rozgrywki na murawie stadionu stoczą najlepsi gracze w Counter-Strike. To może być największa w Polsce impreza e-sportowa, a przynajmniej takie plany mają organizatorzy. Wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy. Kwalifikacje rozpoczną się dopiero w kwietniu, ale tutaj musi być okres przygotowawczy. Zaczniemy od otwartych kwalifikacji, gdzie każda drużyna z świata będzie miała możliwość zapisania się. My otrzymałem cztery weekendy, by móc się dostać do zamkniętej kwalifikacji. Z każdej kwalifikacji dostaną się dwie drużyny. W tego typu turniejach zapisuje się około 200-250 drużyn. To taka średnia, gdzie przez jeden weekend jest rozgrywanych około 1000 meczów. Wszystkie mecze będą transmitowane online. Kwalifikacje wyłonią 8 najlepszych drużyn, które ostateczne starcie rozegrają w turnieju głównym właśnie w Chorzowie. Motywem przewodnim Husar Cup będzie oczywiście Husaria. Turnieje w Counter-Strike rozgrywane są już od ponad 20 lat. Oprócz samego turnieju gry Counter-Strike Global Offensive, trzydniowe wydarzenie będzie składało się również z targów technologiczno-gamingowych, podczas których spodziewamy się zobaczyć m.in. premiery światowych tytułów oraz najnowszy sprzęt i akcesoria dla graczy. Strefa targów wokół stadionu będzie dostępna dla każdego, a dla kibiców chcących zasiąść na trybunach i kibicować na żywo drużynom dostępne będą bilety. Przewidziano miejsca dla 11 tysięcy widzów. Stadion Śląski nieprzypadkowo został wybrany na miejsce rozgrywek, ponieważ obiekt od lat słynie z promocji sportu i organizacji największych w regionie imprez. Choć e-sport nie zawsze kojarzy nam się z tradycyjnymi dyscyplinami sportu, takimi jak lekkoatletyka czy piłka nożna, ale bez wątpienia jest to szczególna forma aktywności, która wymaga niesamowitego przygotowania pod względem intelektualnym, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, trafnych decyzji, tworzenia nowych strategii, ale również rozwoju tak zwanej małej motoryki. Organizatorzy przewidują, że przez trzy dni e-sportowej imprezy rotacyjnie może pojawić się nawet 300 tysięcy osób. Pula nagród dla uczestników to $1 000 000.